Calahadin Pernas po wygranej na KSW. Ja jestem przyzwyczajona, że to jest zawsze wygrana, więc przede wszystkim gratulacje. Calahadin Pernas, après une victoire dans la KSW, nous sommes tous... On sait que tu gagnes tout le temps, c'est pas une surprise pour nous. Bah, merci à toute la Pologne, merci au KSW de m'avoir soutenu, merci à tous ceux qui me soutiennent. Donc voilà, cette victoire elle est pour nous tous. J'ai montré qui était le champion. Voilà. Dziękuję Polska, dziękuję KSW i dziękuję każda osoba, która mnie kibicowała. Teraz wróciłam i pokazywałam, kto jest prawdziwy mistrz. Jak wielkie jest szczęście, wiedząc, że wygrywasz walkę i tak naprawdę ten rewanż, o który walczyłeś, już tak naprawdę ci się po prostu należy. Comment tu sens après cette victoire et le combat pour la ceinture, c'est quelque chose que tu mérites. C'est quoi ton sentiment à propos de ça? Bah, je me sens. C'est quoi? Ton sentiment après la victoire et que tu mérites de combattre une autre fois pour la ceinture? Bah, je suis très content d'avoir gagné ce combat parce qu'il fallait que je gagne absolument. Et j'espère que je vais affronter Torres le plus rapidement possible. Bardzo cieszę się z tą wygraną, bo musiałam tą walkę wygrać i bardzo chcę teraz rewanż z Torresa. Dużo się mówiło przed tą walką, że pewnie Saladin będzie to rozgrywał w stójce, a tu poddanie. Czy to była taka niespodzianka, o której mówił Salah w jednym z wywiadów przed walką, że właśnie na to poddanie się przyszykuje? Okay. Tout le monde il attendait que tu vas faire le combat au striking, mais tu as fait la surprise et tu l'as soumis. Est-ce que c'est ça que tu as dit dans interview avant le combat, que ça sera la surprise? Non, c'est pas ça. Moi, du moment que je peux gagner mon combat, soit en striking, soit en grappling, j'ai toujours dit comme quoi j'étais fort dans toutes les situations, que ce soit debout, que ce soit au sol. Voilà, on fait du MMA, faut être fort partout, dans tous les domaines. Faut être complet, quoi. J'essaie d'être complet le maximum. J'essaie d'être complet, en fait, partout, donc... Nie, ja tak nie dochodzę do walki. Miałam różne plany, nie miałam strategii, tylko wykorzystałam na co przeciwnik mnie pozwolił. Jestem kompletny zawodnik, jestem dobry w każdej płaszczyźnie, czy to jest stójka, czy to jest parter, czy zapasy, jestem bardzo dobry w każdej płaszczyźnie. Page to zawodnik, który ma czym przyłożyć, ma te ciosy i kopnięcia nokautujące. Czy Salah odczuł w którymkolwiek momencie walki te mocne ciosy, o których tyle się mówi? Pedzik, il est connu qu'il frappe fort, soit avec les mains, soit avec les jambes. Est-ce que tu as senti ça dans le combat, dans quelques minutes, dans n'importe quel moment du combat? Bah, je savais qu'il avait un bon bras arrière, donc je faisais attention à tous les coups. Donc c'est pour ça que j'ai gagné cette victoire, parce que je faisais attention, j'étais très vigilant. Voilà, je reviens d'une défaite, donc faut faire attention à tout. Donc voilà. Tak, on jest znany, że on ma mocne ciosy i mocne kopnięcie. Ja byłem bardzo przygotowany, zwracałem bardzo mocno uwagę na to, bo wróciłem z przegranej walki i musiałem naprawdę bardzo, bardzo uważać w tej walce, żeby nie wchodzić z nim w bliski dystans. Walka z Danielem Torresem w zasadzie dla nas to już jest fakt. Czekamy tak naprawdę na to starcie. Kiedy Salah będzie gotowy, żeby wejść do klatki z Danielem Torresem? La revanche contre Torres, c'est déjà un fact. I say only hello. I say hello and congratulations. Thank you. Thank you. Jeszcze raz, sorry, pytanie. No problem. Więc pytałam o to, że jakby odbieramy tę walkę jako już fakt dokonany, a więc ta walka musi się odbyć między Salahem i Danielem. Kiedy Salah będzie gotowy? La revanche contre Torres, ça aura lieu quand tu seras prêt pour ce combat? Je sais pas, ça c'est... Moi je suis prêt tout le temps, donc voilà, là je vais rester préparé. Et dès qu'il y a des nouvelles, bah, je serai là pour prendre ma revanche. Okay. Ja będę przygotowany, ja będę wracał do treningu normalnie, a tylko jak KSW mnie proponuje, to będę gotowy. Gratulujemy i dziękujemy. Dziękuję. Félicitations et merci. Merci.